Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie doktorze, dzień dobry państwu. Mikołaj pana odwiedził, czy to pan bardziej musiał Mikołaja? W szkole odwiedził. W szkole? Tak, w trzecim roz, z piękną świtą zajechał. No, ale musiałem wyjść, żeby zdążyć na pańską audycję. No tak, czyli można uznać, że audycja też będzie pewnego rodzaju prezentem. W końcu wystąpienia publiczne mogą tak być traktowane, przecież jest to wystąpienie publiczne. Ja nie miałem z panem jeszcze okazji porozmawiać o projekcie budżetu. Tak się akurat złożyło, że gdzieś nie mogliśmy się umówić. Oczywiście mówię o tym w kontekście sesji budżetowej, która przecież zbliża się wielkimi krokami. Tak, dwa tygodnie zostały. Niektórzy twierdzą, że to najważniejsza sesja w roku. No, sesja, która wyznacza przecież plan funkcjonowania naszego miasta na najbliższy rok. Na panu zrobiły wrażenie te liczby, które są w budżecie? Gdyby tak matematycznie czysto do tego podejść i spojrzeć na słupki. No, powiem tak, panie dochody, roku, wydatki. Tak, to już jest 16 budżet, no tak, nad którym pracuję. No takiego jeszcze nie było, no to tak, trzeba przyznać. Oczywiście zapoznałem się z tym budżetem, on jest większy od 2 lat w wyniku połączenia miasta z gminą. Mamy tam lekki deficyt, natomiast nadal niepokojące jest zadłużenie miasta, które sięga do 230 milionów, ale tu się kłania budowa CRS-u. Zresztą zawsze prezydentowi na to zwracam uwagę. Są zapisane inwestycje, są zapisane pieniądze na te zintegrowane inwestycje terytorialne, o których prezydent Kubicki wspominał. Natomiast no nie ma dla nas najważniejszych rzeczy, od której uzależniamy, czy poprzemy ten budżet, czy nie. To znaczy, czy pan prezydent Kubicki na tej sesji budżetowej jasno wyartykułuje, że zabezpieczy pieniądze na rekompensaty dla pracowników miejskich jednostek organizacyjnych. Bo sam pan wie, że od kilku miesięcy związkowcy dobijają się do prezydenta. Prezydent, tak, najpierw była żółta kartka, prezydent robił niki, zwala jakieś, to na Warszawę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast w zeszłym roku przypomnę, że na sesji budżetowej prezydent Kubicki jasno złożył taką deklarację, że te pieniądze znajdzie. Ale ja mam wrażenie, że ta sprawa nie została definitywnie zamknięta. Nie, właśnie że jakby piłka była po obu stronach nadal, poza tymi wszystkimi jakimiś niepotrzebnymi rzeczami, mniej lub bardziej potrzebnymi, bo to pewnie kwestia punktu widzenia. Nikt nie powiedział, że tych pieniędzy nie będzie i że one się nie znajdą. Znaczy ja zauważyłem taką ewolucję. A tu mówimy o 30 milionach chyba, tak? Zauważyłem taką ewolucję w stosunku prezydenta do tej kwestii. Początkowo szedł bardzo ostro, co sprowokowało wystąpienia pracowników i wręczenie mu żółtej kartki. Zresztą sam jestem związkowcem i z tego, co słyszałem, to pracownicy miejskich jednostek, a dokładnie rzecz biorąc związkowcy, nie mają zamiaru odpuścić tej kwestii i nawet rozważają kwestię okupacji gabinetu prezydenta, tak jak to zdaje się było w Poznaniu, także są bardzo zdeterminowani. Pewnie też przyjdą na sesję budżetową, żeby usłyszeć jedno zdanie od prezydenta. Wiosną, tak znajdą się pieniądze. Wiosną te pieniądze zostaną wypłacone, oczywiście z wyrównaniem od 1 stycznia, bo tak było w zeszłym roku. My zagłosowaliśmy za tym budżetem, a przede wszystkim dlatego, że prezydent złożył taką deklarację. Tyle, że ja mam wrażenie, że w ubiegłym roku jakoś to spokojnie w ogóle wyszło. Dlatego, że wcześniej było to już po prostu uzgodnione. Związkowcy nie zasypują gruszek w popiele, spotkali się z klubem radnych PiS i wiem, że spotkali się z klubem radnych Platformy i Zielona razem, aby przedstawić swoje racje i aby przekonać radnych do tego, że takie pieniądze muszą się po prostu w budżecie znaleźć. Tym bardziej, że oni wyliczyli, że przez brak podwyżek takich typowo inflacyjnych przez te ostatnie lata stracili 500 zł takiej mocy nabywczej ze swoich pensji. Tak? I nie ma się co dziwić, że domagają się tych rekompensat, bo trudno to nazwać podwyżkami. No tak, no co do tego nie ma wątpliwości, że to większość osób może tak traktować, skoro są odpowiednie przepisy, zapisy o tym, że tak, płace powinny wzrastać na przestrzeni lat. To jest wszystko jasne, tylko zawsze jest pytanie o ten worek, z którego trzeba te pieniądze. Zgadza się, ale z drugiej strony prezydent zabezpiecza też pieniądze na działania, które budzą kontrowersje wśród związkowców. No, chociażby funkcjonowanie, 2 miliony na funkcjonowanie lotniska w Babimoście, gdzie, no nie żarujmy się, przede wszystkim urzędnicy korzystają z tego i parlamentarzyści. Czy też na przykład funkcjonowanie łącznika zielonogórskiego, który miał szczytny cel pomóc połączeniu miasta z gminą, a teraz uważają, że właściwie można już by z tego zrezygnować. Wskazują też chociażby zwolnienia wydawane przez Urząd Miasta za wycinkę lasów w zamian za nasadzenia, a to są kwoty idące w miliony złotych, tak? Po prostu uważają, że
najpierw chleb, a potem igrzyska. Tak to można spuentować. No tak, te wszystkie kwoty mogą mieć rację bytu, tylko wiadomym jest, że są rozdziały, podrozdziały i części pieniędzy nie da się z automatu przełożyć. Nie można pieniędzy dedykowanych na jakieś formy promocyjne przeznaczyć. Ale to prezydent dedykuje w odpowiednim rozdziale, tak? I on może przenosić z rozdziału do rozdziału. Rada Miasta też to może zrobić. Natomiast prezydent no, ma tą koalicję swoją, 11 radnych i spolegliwych wobec niego radnych Platformy Obywatelskiej 6, więc są w stanie przegłosować wszystko, łącznie z tym, że dzisiaj jest czwartek, a nie wtorek. Chociaż powiem panu szczerze, że kiedy słyszałem ostatnio wypowiedź jednego z radnych Platformy Obywatelskiej, to wręcz kategorycznie odżegnywał się od tego. Mówił, że owszem, była koalicja zawarta przy okazji wyborów, a w tej chwili po prostu podchodzą racjonalnie do pewnych tematów. Zresztą, wie pan... Wystarczy prześledzić głosowania. Ale powiem panu tak... Gdyby to pan powiedział w jakimś momencie, to też byłbym w stanie przyjąć to, bo niejednokrotnie się panu zdarzało wypowiadać w ten sposób, że oto coś robi magistrat, z czymś wychodzi prezydent, albo realizuje jakieś postulaty, na przykład Prawa i Sprawiedliwości. Można by wymieniać takich wiele, tak? Od oświatowych, na przykład dodatkowe lekcje matematyki. I zdarzało się panu mówić wtedy wyraźnie, tak, popieram, bo to jest racjonalne działanie, działamy ale dla dobra miasta. I radni Platformy, mam wrażenie, że czasami mówią to samo, albo chcieliby mówić to samo. No, panie Tomku, no, znamy się już na to. I sam pan doskonale wie, że były momenty kryzysowe między PiS-em a prezydentem Kubickim, gdzie jasno artykułowaliśmy swój sprzeciw wobec jego pomysłów, ale tam, gdzie ten pomysł według nas był dobry i służył mieszkańcom i rozwojowi miasta, no to przecież popieraliśmy. My nie jesteśmy opozycją totalną, tak? To nie Warszawa. Po prostu te działania prezydenta Kubickiego, które uważamy za słuszne, popieramy. To daliśmy niejednokrotnie wyraz. Zresztą jakby prześledzić głosowania, to 90% uchwał PiS popiera, bo po prostu uważamy, że są rozsądne. Tak? Natomiast jeżeli się z czymś nie zgadzamy, to artykujemy. Natomiast a tu w tym przypadku Platforma to chyba się dopiero teraz obudzili troszeczkę późno, a lepiej późno niż wcale. Zresztą będą musieli się pozycjonować, bo za 2 lata są wybory. No tak, wybory, jak niektórzy mówią, tak, zbliżają się zawsze wielkimi krokami. Tym bardziej, że nie pan zobaczył, już w tle widać takie głosy krytyczne. Były radny Mariusz Marchewka, no, bardzo krytyczny jest wobec prezydenta Kubickiego. A na razie jeszcze nie widać to w samym klubie Platformy Obywatelskiej, ale być może im bliżej 2018 roku, jesieni 2018 roku, tym częściej radni Platformy sobie przypomną, że nie są satelitą prezydenta Kubickiego, tylko jakimś autonomicznym bytem. Ja na Mariusza Marchewkę patrzyłbym trochę inaczej, przy całym szacunku. Ja mówię tylko, że takie słychać już z tyłu, Mariusza, tak? Ja nawet nie wiem, czy Mariusz Marchewka jest członkiem Platformy Obywatelskiej, ale to nie ma kompletnie żadnego znaczenia. Ale wie pan, że w Zielonej Górze wystarczy spotkać się z jakimkolwiek dziennikarzem i powiedzieć, Kubicki to jest taki, owaki, a nie inny. I momentalnie ląduje się na pierwszej stronie, zwłaszcza jeśli ktoś gdzieś tam kiedyś był radny, jakimś działaczem, podpinał się pod jakąkolwiek inicjatywę, to się po prostu chłonie, tak? Gdyby ten sam Mariusz Marchewka wyszedł i piał peany na temat urzędującego prezydenta, to podejrzewam, że jeśli by się o nim mówiło, to przez pół godziny gdzieś w jakichś bardzo wąskich grupkach bezpośrednio zainteresowanych. A że Mariusz Marchewka przyjął sobie taką politykę, pamięta pan dokładnie, jak dostawał się do Rady Miasta i wtedy też nie wjechał tam na jakichś rewelacyjnych, doskonałych pomysłach, które potem wcielił w życie, tylko raczej na czymś, co wiązało się z krytyką. No każdy ma swoje jakieś podejście do tematu. Znaczy, ja pamiętam, jak on został radnym, to tam jakiejś wielkiej krytyki prezydenta Kubickiego nie było, szczerze mówiąc. Raczej jechał na piciu soku. Wejściem do rady, tak. Raczej na skojarzenia z własnym nazwiskiem. Zresztą to no są metody takie, które no dały efekt, został tym radnym. Tak? Natomiast ja zresztą on doskonale o tym wie, bo ja to mówiłem. Wydaje mi się, że Mariusz będzie chciał startować w tych wyborach i być może będzie chciał być kandydatem Platformy Obywatelskiej na prezydenta, bo to w przypadku wyborów do Rady Miasta daje ekstra pulę głosów, tak? I wydaje mi się, że bardziej w tym kierunku idzie. W tym kierunku idzie, że po prostu ze swojego kręgu będzie chciał wystartować, już odpowiednio wcześniej, 2 lata przed wyborami, wyraźnie się pozycjonuje. No a jeśli... być może stanie się kandydatem Platformy na prezydenta. Jeszcze partia musi go desygnować. A to już są wewnętrzne sprawy Platformy. Ja po prostu nawet... Ale wie pan dokładnie, że to nie jest tak łatwo i czasami nawet merytoryka się nie liczy. Przerabiał pan też wybory prezydenckie i wie pan, jak to jest, do jakich tarć niejednokrotnie doprowadza wyłonienie kandydata A czy kandydata B z ramienia danej formacji po to, żeby startował na prezydenta. No, z jednej strony można sobie zyskać wielu przyjaciół, ale z drugiej strony też wielu wrogów we własnej formacji. No, wie pan, o ile jestem bardzo krytyczny wobec towarzysza Lenina, o tyle miał kilka razy rację, również w tym powiedzeniu, że jest wróg, większy wróg i wróg partyjny, tak? A my w Prawie i Sprawiedliwości od kilku już kadencji mamy prosty system. Wyznaczamy
czy też myślimy o kilku kandydatach i później z tego grona wybieramy tego, który uważamy, że ma akurat w tym momencie największe Wszyscy szanse. Wszyscy mówią, że organizują prawybory, że są najpierw szkoła głosowania nie ma tego typu głosowań. Po prostu jest i bardzo rozmowa. Dobrze, dobrze, jest konkretna rozmowa, tak? Jest dwóch, trzech kandydatów. Z każdym z nich rozmawiamy i na końcu tej drogi jest wyłonienie kandydata. No to jest mniej więcej tak, jak Bogusław Wontor mówi, że Tomasz Nestorowicz jest brany pod uwagę jako kandydat na prezydenta z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Mówi to, po czym dzień później dziękuję mu za współpracę jako szefowi w miejskich strukturach SLD. No, potem mówi, no tu mu dziękuję, ale będzie kandydatem na prezydenta, po czym dostaje gdzieś w Warszawie chłopak, za przeproszeniem, po głowie od tego samego przewodniczącego, który publicznie mówi, że go popiera. No to są gierki typowe dla każdej partii, tak? Walczą, w każdej partii są frakcje, doskonale pan o tym wie i każda z tych frakcji dąży do tego, żeby przejąć kontrolę nad całą partią. Bardzo często te walki frakcyjne są ostrzejsze niż walki pomiędzy partiami. A w PiS-ie są takie walki? Powiem panu tak, są u nas frakcje, bo to jest zupełnie normalne. No w partii tak jest po prostu, tak jest. Natomiast my to, że tak się wyrażę, załatwiamy w własnym sosie. A nie ma pan wrażenia, że gowinowcy próbują trochę grać na własny rachunek? No ale to jest autonomiczny byt, tak? Oni wystartowali z list PiS-u. No jest natomiast... i nie jest, wie pan, bo jak ktoś jest posłem Prawa i Sprawiedliwości, a przedstawia mi się za każdym razem, że on jest z jakiejś tam partii i przypomina nikomu o tym, że gdyby nie Prawo i Sprawiedliwość, to nigdy by tym posłem nie został, to jest bo formalnie koalicji żadnej nie było. To jest znaczy, to śmieszne. No. Ja tego nie bronię, ja tylko panu mówię, że strukturalnie to jest inna partia, która startowała z list Prawa i Sprawiedliwości. Formalnie Natomiast no mam nadzieję, że w miarę upływu czasu, gdyby na przykład PiS miał jakieś tam już konkretne problemy, no nie zacznie się dystansowanie od partii, z której listy dostałeś się do parlamentu i brałeś udział także w tych głosowaniach, które są krytykowane. Tak? No bo to jest dla mnie po prostu oczywiste. A wracając jeszcze do Tomka Nestorowicza, no to na dzisiaj, panie Tomku, widzi pan lepszego kandydata na prezydenta z ramienia SLD? Bo ja nie za bardzo. Szczerze mówiąc, nie wiem w ogóle, jak funkcjonuje SLD i jakoś nawet, wie pan, dobrze mi z tym, że nie wiem, jak funkcjonuje to SLD. Nie, ja tylko ja zwracam na to uwagę, no bo tak na dzisiaj, jakbym popatrzył, no to szczerze mówiąc, lepszego nie widzę. Ale to także jest ich wewnętrzna sprawa. Ja mogę tylko wyrazić swoje zdanie. Ja znam wielu ludzi, którzy należeli, może nawet należą do SLD, natomiast mam wrażenie, że SLD wybrało sobie taką drogę, jaką wybrało i jeśli będzie ją konsekwentnie realizować, to zniknie zupełnie z mapy miasta. Znaczy tak, no Sojusz popełnił, sam pan wie, błąd, idąc razem z Palikotem. On w tamtych wyborach był kotwicą dla Sojuszu, a nie wartością dodaną. Gdyby Sojusz sam poszedł, to te 5% by przekroczył. Był to z drugiej strony prezent dla PiS-u, bo dzięki temu mieliśmy więcej mandatów niż de facto poparcia społecznego, tak? Bo tak działa metoda Donta. I pewnie już tego błędu nie powtórzą, jeżeli już będą brali jakichś sojuszników, to takich, którzy stanowią wartość dodaną dla nich. I sądzę, że być może w następnych wyborach parlamentarnych Sojusz będzie w stanie przekroczyć te 5% na poziomie kraju. No tutaj w województwie oceniam poparcie Sojuszu między 8 a 10%, bo ostatnimi czasy, wcale niełaskawymi dla nich, no to takie poparcie mieli po prostu, takie poparcie mieli. Natomiast na pewno pierwszym testem będą wybory samorządowe, czyli wybory do Rady Miasta Zielona Góra, ale także innych gmin, także wybory do powiatu i do sejmiku, tak? To będzie taki test. Pamiętajmy też o nowych siłach politycznych, oczywiście, które są. Tak, z jednej strony mamy Nowoczesną, która na pewno się będzie zbroić. Na pewno zbroić Pytanie, się będzie... Pytanie, czy wystawiam Janusza Kubickiego na prezydenta? Nie wiem, czy wystawiam Janusza Kubickiego. Sam pan wie, że takie rozmowy trwały. Właśnie słyszałem o takich rozmowach, natomiast ja słyszałem o nich gdzieś w internecie, wyczytałem na Facebooku, jacyś tam kiedyś prominentni działacze jakiejś partii, nie, piszą o tym, że podobno ten z tamtym rozmawiał i się dogadali. Ja to traktuję trochę jako taką ciekawostkę z natury, czy Gagarin był w kosmosie, czy go tam nie było. No dobrze, panie Tomku, a czy by pan przepuszczał na przykład jeszcze rok, może dwa lata przed wyborami w marcu 2015 roku, że Platforma poprze Janusza Kubickiego, nie wystawi swojego kandydata? Też by pan to traktował w kategoriach political fiction. Polityce... Nigdy nie mówi się nigdy i nie ma nic wiecznego. Wieczna jest tylko ospa i wieczna. A może to jest tak, że mamy po prostu formacje, które są bardzo jałowe, no bo jeśli Platforma Obywatelska, znaczy, z tym szacunkiem dla ma wielu działaczy, struktury, tak? Struktury ma, natomiast miała zawsze problem z wystawieniem kandydata na prezydenta. Właściwie od pierwszej kadencji, którą wygrał pan Janusz Kubicki, kiedy wygrał z panią Bożenną Bukiewicz. Potem było tylko i wyłącznie pod górkę. Wszystkie pomysły, które się pojawiały gdzieś w sztabie Platformy, miały przynieść efekt.
efektu nie dawały żadnego, więc może poszli po rozum do głowy. Wie pan, Nowoczesna teoretycznie tutaj jest, teoretycznie buduje swoje struktury. Z jednej strony ma Wadima Tyszkiewicza w Nowej Soli, który jest na pewno ważną postacią tutaj samorządową. Na pewno rozpoznawalną. Rozpoznawalną i głośno jest o nim w Polsce. Ale czy poza Wadimem Tyszkiewiczem znajdziemy... No powiem panu, że ja w Zielonej Górze to tylko nazwiska inne kojarzę, bo nawet jeden z moich uczniów... Aleksandr Mrozek. Tak, oczywiście, no tutaj niewątpliwie Ola Mrozek, moja wieloletnia dyrektorka, którą szanuję za ten okres naszej współpracy. No i mamy z następną stronę Kukiz 15, widzi pan. No tak. Kolejne ugrupowanie, które tak, niby ale, jest. Ale tutaj, ale... proszę popatrzeć, no też ci lokalni działacze, chociażby pani Olimpia, no pokazują się w mediach, tak? Mają swoje konkretne poglądy, ale niewątpliwie no, dla nich problemem będą struktury. Nie? Zawsze jest tak, że te partie, proszę patrzeć, PiS przetrwał 8 lat w opozycji, dlatego że ma struktury. Tak? Struktury ma Platforma, PSL ma największe w kraju, SLD. Tego typu partie z takimi strukturami przetrwają. Przetrwają. Oczywiście mogą upaść na dno, tak jak SLD, ale nadal te struktury posiadają i posiadają także swoich sympatyków. I od tego uzależnione jest poparcie później w każdych wyborach. Wracając do tych wyborów w 2018 roku, to no, proszę popatrzeć, w 2015 prezydent Kubicki miał luksusową sytuację. Ja wiem, bo przecież ja startowałem przeciwko niemu, tak? Nie miał kontrkandydata z ramienia Platformy. Platforma wręcz oficjalnie go poparła. Zapłaciła za to cenę, bo z 10 radnych zostało im tylko 6 radnych i po raz pierwszy w tym mieście PiS wygrał z Platformą Obywatelską. A może po prostu notowania PiSu nagle wzrosły ze względu na to, co się działo w Warszawie. Powiem panu tak, no to był marzec, tak? A Andrzej Duda wygrał wybory prezydenckie dopiero w maju. Ja to inaczej zawsze puentuję. Ale to już wtedy wszyscy mówili pierwszy o zniżku raz... Platformy, tak? Która, wiem, ale ja to trochę inaczej. Faktem, że szła fala korzystna dla PiSu. Ale my wygraliśmy w tym mieście, PiS wygrał z Platformą, zanim to stało się modne w kraju, tak? To był taki jeden z pierwszych przykładów. Mieliśmy specyficzne wybory też bardzo. Tak. To prawda. I umiejętnie prezydent Kubicki wtedy spacyfikował de facto swojego najgroźniejszego konkurenta. No proszę sobie wyobrazić, że na przykład startował był wówczas Robert Dohan. Ja zrobiłem 18%, prezydent Kubicki 68%. I ja jestem przekonany, że Robert Dohan odebrałby mu co najmniej te 18%. A nie ma pan wrażenia, że jak już ktoś się posmakuje trochę funkcjonowania w dużym parlamencie... To mu się nie chce wracać? Czy... To mu się kompletnie nie chce nagle zostawać prezydentem za mniejsze pieniądze. Ja wiem, że ludzie są ambitni, mają misję do spełnienia, ale nagle zderzyć się z rzeczywistością, gdzie ma się wszystko na głowie, tak na dobrą sprawę, nie odpowiedzialność tylko za głosowanie w dniu głosowania, czy jakąś tam komisję, no to są... Z drugiej strony ma pan też sztab ludzi, który sobie dobiera, tak? Ma pan wiceprezydentów, ma pan cały aparat urzędniczy. Ja tutaj nie twierdzę, że to jest łatwa fucha, tak? Bo na pewno prezydent Kubicki no, musi zasuwać, żeby ogarnąć tak dużo organizm. Podejrzewam, że nie raz sobie w brodę, że jest jakimś prezydentem i być mówił, może, mam dość. Być może tak, my aż tak dobrze się nie znamy, żebyś z tego typu opiniami do mnie zgłaszał, czy miał tego typu wynurzenia, tak? Szanujemy jesteście się. Jesteście w tym samym okręgu, mógłby do pana jako radnego napisać. Mógłby, a ja do niego jako prezydenta mieszkającego w moim okręgu. No my mamy, uważam, zdrową sytuację. No ja krytykuję posunięcia prezydenta Kubickiego, te, które uważam za słuszne, to zdarza mi się pochwalić. Prezydent też mnie nie oszczędza, ale przynajmniej nie udajemy, że jest inaczej, tak? Dobrze, zostawmy już dywagacje na tematy, które wydarzą się za czas jakiś. Porozmawiajmy chwilę, bo chwila nam została tylko, na temat oświaty. W przyszłym tygodniu, 14 grudnia dokładnie, Forum Rad Rodziców i Forum Rad Nauczycieli organizuje takie spotkanie w gimnazjum numer 6. Apelują do wszystkich, którym zależy na tym, żeby oświata funkcjonowała dobrze w naszym mieście, aby usiąść, spotkać się, porozmawiać. Wydaje mi się, że przynajmniej zaproszona, a może nawet potwierdziła swój udział w spotkaniu. Tym właśnie jest pani wiceprezydent Wioleta Haręźlak. Mają być jacyś związkowcy, nie wiem, czy Solidarność Nauczycielska będzie brała w tym udział. My na przykład jeszcze żadnych zaproszeń nie dostaliśmy. Tak? Ja wiem, że ono będzie, natomiast być może oficjalnie nie zostały wystosowane. Do 14 grudnia mamy jeszcze trochę czasu. Poszedłby pan na takie spotkanie, żeby porozmawiać? Jeżeli by to nie kolidowało na przykład z moimi zajęciami zawodowymi, to z chęcią bym posłuchał. Ale panie Tomku, pan dokładnie pamięta. Już dobre 2 miesiące mijają, odkąd razem z przewodniczącą Solidarności Nauczycielskiej, panią Bożeną Pierzgacką, zorganizowaliśmy konferencję i wysłaliśmy do pana prezydenta Kubickiego list, aby podjąć rozmowy na temat przyszłej siatki szkół w Zielonej Górze po likwidacjach gimnazjów, tak? Po ich wygaszaniu 3-letnim.
Oczywiście prezydent nam odpisał, że póki nie będzie uchwalona ustawa i podpisana przez prezydenta, nie ma sensu na ten temat rozmawiać. Ja uważam, że sens był. Dlaczego tak uważam? Ponieważ skoro nikt nic nie mówił, pojawiły się plotki, pojawiły się przypuszczenia i zaczęli do nas się zgłaszać nauczyciele z różnych gimnazjów. No widziałem w ratuszu podczas ostatniej sesji. Właśnie, przedstawiciele gimnazjum numer 7. Próbowali dopytywać, rozmawiać. Zresztą bardzo dobrego gimnazjum. Ja stamtąd mam uczniów w trzecim ELO i to są zawsze bardzo dobrzy uczniowie. Nie ma się im co dziwić, że przyszli na sesję i próbowali chociaż część informacji od pani wiceprezydent Halęźniak uzyskać. No, w mojej ocenie uzyskali, a to poszło do protokołu, jedno poważne zapewnienie. Pani prezydent po zapoznaniu się z siatką godzin w nowej podstawie programowej w 8-letniej podstawówce, 4-letnim liceum, 5-letnim technikum stwierdziła, że żaden nauczyciel nie zostanie bez pracy. I to ją trzymam za słowo. I także stwierdziła, że jak tylko ustawa zostanie podpisana, to siadamy wszyscy. To znaczy oczywiście magistrat, radni, rodzice, nauczyciele, aby wypracować nową siatkę chociaż szkół. Przesunięcia na pewno będą. Tego, oczywiście, tego że się tak. Nie da uniknąć. Oczywiście, że wie tak. Pan, wielu pańskich kolegów, koleżanek pracuje na pół etatu, tu, tam. Być może te półetatowe zatrudnienia znikną. To jest prawda, panie Tomku. Natomiast de facto nie zmniejszy się liczba godzin, ani nie zwiększy się liczba uczniów, tak? No bo to są takie dwa parametry, które to regulują. Natomiast najważniejsze według mnie jest, jeżeli magister zdecyduje się na zlikwidowanie jakiegoś gimnazjum i na przykład na usadowienie tam zupełnie innej szkoły, niekoniecznie podstawowej, zapewnienie miejsc pracy tym ludziom, bo to są fachowcy z konkretnymi osiągnięciami. Natomiast, no tak, ani ode mnie, ani od pana, ani od prezydenta Kubickiego nie zależy jak gdyby uchwalenie tej ustawy i podpisanie, tak? My możemy co najwyżej szybko usiąść, bo będziemy mieli około 3 miesięcy, bo pani wiceprezydent Hańczak mówiła jasno, że pani Zalewska przedłuża termin do końca marca, mówi pani minister, aby samorządy dostosowały się do tej nowej siatki. No co innego w gminie, bo tam mam jedną, dwie szkoły, jest załatwiona. Ale co innego w mieście. Trzeba będzie po prostu usiąść, dokładnie to przeliczyć, tym bardziej, że mają być zmniejszone obwody, tak? Więc jest tu szansa na powstanie szkół takich bardzo kameralnych, gdzie będzie mniejsza liczba na przykład uczniów. Niekoniecznie musi być 24, może być 20, tak? Gdzie będzie mniejsza liczba na przykład klas, ale godziny zapewnią zatrudnienie nauczycielom. Jest już naprawdę bardzo późno, trzeba usiąść i rozmawiać, bo ostatnia sesja była tego przykładem. Nauczyciele się niecierpliwią i trudno im się dziwić. Chociaż na razie podejrzewam, że do końca roku mogą się odbywać takie spotkania jak to. Rad rodziców i rad nauczycieli, a pewnie i tak wszystko wydarzy się po podpisaniu ustawy przez prezydenta. No czyli wtedy już są potrzebne po konkrety. Ja naprawdę przestrzegam przed tym, żeby nie za późno się tym zająć. Nie byłem jeszcze radnym. Byłem związkowcem i pamiętam, jak rząd AWS Unii Wolności prowadził gimnazję. I wtedy bardzo mało czasu było na opracowanie nowej siatki szkół w Zielonej Górze. I zdarzyło się coś takiego, że właściwie na tym West Side, czyli w zachodniej części miasta, mamy gimnazjum praktycznie co rzut kamieniem, natomiast we wschodniej mieliśmy tylko gimnazjum na osiedlu pomorskim. No, tak? Czyli no, widać, że to było lepiej, nie do końca przemyślane. Tak, lepiej mieć ten czas i to dokładnie przemyśleć. No jeszcze na szczęście troszeczkę tego czasu zostało. Jacek Budziński, radny Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję serdecznie. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu.